Modernizację pływalni Aquavit wykona firma Adamiec. Do wczoraj możliwe było wniesienie odwołania przez konkurencyjną firmę. To jednak nie nastąpiło. Tak o wyborze firmy mówił 2 tygodnie temu prezydent Łukasz Borowiak. Rozstrzygnęliśmy przetarg, który ciągnął się naprawdę miesiącami. Musimy jeszcze odczekać zgodnie z ustawą dokładnie do 13 lutego tego roku, bo firma druga, która złożyła droższą ofertę, może podjąć pewne działania, a tymi działaniami mogą być ewentualne odwołania do sądu w KIO. Taka procedura jest. Natomiast według naszej analizy, bo chodziło o zastrzeżenia co do jednego z kierowników budów, one zostały przez firmę Adamiec uzupełnione. No i zobaczymy, jakie będą działania. Także dokładnie 13 lutego będziemy wiedzieć, czy albo wcześniej, tak, bo to jest termin ustawowy, czy druga firma się odwoła. Przypomnijmy, w przetargu otwartym w sierpniu oferty złożyły dwie firmy. Oferta firmy Alstal z Bydgoszczy opiewała na 87 milionów 900 tysięcy złotych, a firmy Adamiec ze Strzelec Opolskich na niecałe 74 miliony. Miasto za zgodą radnych zdecydowało się dołożyć brakujące 9 milionów i wybrać Adamiec jako wykonawcę. Do podpisania umowy jednak nie doszło, bo firma z Bydgoszczy złożyła wniosek o wykluczenie tańszego konkurenta z postępowania. Sprawa przeciągnęła się do listopada. W listopadzie miasto wybrało firmę Adamiec, ale wówczas konkurencyjna firma skorzystała z prawa złożenia skargi do Krajowej Izby Odwoławczej, co ponownie wydłużyło procedury. Właśnie tego obawiano się również i tym razem, ale termin odwołania upłynął 12 lutego. Jeszcze dziś miasto wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o wydanie promesy. Po jej otrzymaniu, co jest pierwszym i koniecznym krokiem, wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj i powinna zakończyć się w 2027 roku. Okres projektowy to jest minimum 9 miesięcy, szeroka wielobranżowa dokumentacja, ale być może uda się wydać odrębne pozwolenie na budowę, aby jakieś prace rozbiórkowe już się rozpoczęły.